Nazywam się Norman Davies i pragnę zaprosić wszystkich do wzięcia udziału w naszym nowym projekcie przy zbieraniu materiałów o Armii Andersa. Książka, którą chcemy opublikować, będzie opowiadała historię o naprawdę niezwykłej formacji militarnej, która została utworzona w Rosji podczas II wojny światowej w bardzo niezwykłych warunkach. Armia, która następnie pod przewodnictwem generała Władysława Andersa przebyła imponującą przeprawę. Ponad 100 000 Polaków, żołnierzy i ich rodziny opuściło Rosję i udało się w stronę Azji Centralnej, Persji, Iraku i Palestyny. Mężczyźni i kobiety w wieku poborowym następnie dołączyli się do 8 Armii Brytyjskiej w Egipcie i we Włoszech, podczas gdy cywili zostali rozsiani po świecie, w Indiach, w Afryce, w Ameryce i nawet Nowej Zelandii. Nazwaliśmy tę trasę Szlakiem Nadziei. Jednak w dalszym ciągu odkrywamy wiele informacji związanych z fenomenem Armii Andersa. Po 70 latach większość weteranów odeszła, ale ich dzieci i wnuki i przyjaciele dalej są chętni do odkrywania informacji na temat Armii Andersa. W starych albumach, zakurzonych skrzyniach, ukrytych na strychach i w uchowanych w rodzinnych historiach. Zapraszam Was więc do dzielenia się wszystkim, co uda Wam się znaleźć na temat Armii Andersa i do zgłoszenia swoich historii na internetowej platformie. W ten sposób bezsenna pamięć o nich nie zaginie.